Nazywam się Wiola Fitas, pochodzę z Końskich i mieszkam w Końskich. I korzystając z tego, że dostałam mikrofon, chciałam wyrazić swoją wdzięczność Bogu za nowe życie, za szczęśliwe życie, które mi podarował, które dostałam od niego. Słuchajcie, tutaj jest taki afisz wystawiony tutaj, na którym pisze, że jest ogłoszone, że każdy człowiek może zostać uzdrowiony i uwolniony przez Boga. I wiecie, powodem, dla którego ja tutaj dzisiaj jestem na tej ewangelizacji, jest to, że ja takiego uwolnienia i uzdrowienia od Boga doświadczyłam i jestem za to bardzo wdzięczna. Bóg zbawienie swoje, ja przyjęłam wtedy, zbawienie od Boga przyjęłam wtedy, kiedy oddałam mu życie, uwierzyłam zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. I kiedy oddałam, kiedy uwierzyłam w to, że moje grzechy są mi przebaczone, to natomiast moje uzdrowienie, uzdrowienie mojej duszy i moje uwolnienie dokonywało się krok za krokiem, było złożone w dosyć długim czasie i odbywało się to tak w miarę jak ja byłam gotowa poddawać swoje życie Bogu, kolejne dziedziny swojego życia oddawać Bogu. W miarę tego, jak poddawałam swój umysł, swoje myśli, swoje uczucia Bogu. I słuchajcie, Bóg mnie uwolnił od wielu rzeczy. Przede wszystkim uwolnił mnie od mojego największego zniewolenia, jakim był strach. Ja byłam związana... Największym moim strachem był zawsze lęk przed ludźmi. Ja byłam z tym strachem związana już od czasu wczesnego dzieciństwa, nie wiem, odkąd pamiętam, odkąd byłam małą dziewczynką, odkąd poszłam do szkoły, byłam zawsze... bałam się ludzi po prostu, bałam się dzieci innych w szkole, odsuwałam się od nich. Nawet nie to, że one mnie odsuwały, tylko ja się sama odsuwałam z powodu tego, co we mnie tkwiło. I Bóg mnie uwolnił od tego strachu, który był już, powodował, że ja się izolowałam od ludzi. Nawet przez długi okres czasu nie szukałam pracy, dlatego że wiedziałam, że jak ją znajdę, to i tak do niej nie pójdę, bo się będę bała. Więc Bóg również uzdrowił moje poczucie wartości, które zostało zachwiane właśnie w latach szkolnych i w okresie dorastania. Bóg też uwolnił mnie od wstydu, który od wstydu za moje grzechy, które za moją przeszłość, za moje grzechy, a wstyd był tak potężny, że bałam się ludziom patrzeć w oczy, bałam się, że jak ktoś mnie pozna całą wewnątrz, jaka ja jestem, co ja w życiu zrobiłam, to po prostu nie będzie mi chciał ręki podać. I ten wstyd powodował, że ja się izolowałam od ludzi, a ponieważ zawsze byłam blisko natury, blisko przyrody, no to tak sobie z tą przyrodą, z tą naturą. Byłam blisko, natomiast byłam daleko od Boga. Bóg swoją miłością, tym, że ja dostałam tak ogromną miłość od Boga, sprawił, że ja byłam w stanie przebaczyć wszystkim ludziom, którzy mnie skrzywdzili. Byłam w stanie przebaczyć przede wszystkim moim rodzicom, którzy mieli piątkę dzieci, wychowali je tak, jak wychowali, ale każdy z nas miało ciężko w życiu. Każdy z nas przeszło przez coś bolesnego. Żadne z nas nie poradziło sobie tak, jak sobie życzyło. Życie mojego rodzeństwa nadal kuleje. Powodem tego, że rodzice te błędy popełnili, było oczywiście to, że mieli nas pięcioro, ale to też jeszcze niczego nie tłumaczy, natomiast mieli swoje problemy, mieli problemy w małżeństwie bardzo głębokie i było jak było. Natomiast miłość od Boga, którą mnie dostałam, sprawiła, że ja naprawdę jestem w stanie ich kochać i nigdy nie byłam tak blisko moich rodziców jak w tej chwili. I jest to, jeszcze ta relacja nasza się pogłębia i się umacnia i jest coraz cieplejsza. Bóg niedawno sprawił mi taki prezent, naprawił moją relację z siostrą, która została zerwana 25 lat temu. I ta moja siostra po 25 latach prawie nieznajomości ze mną powiedziała, że Wiola, ty sobie z nas wszystkich najlepiej poradziłaś. Ale słuchajcie, ja wiem, że to nie ja sobie poradziłam z moimi problemami.
to Bóg sobie poradził z moimi problemami. I Bóg, wiem, że jest w stanie sobie poradzić z każdym problemem, przez który jeszcze będę musiała w życiu przechodzić. Dlatego na dzień dzisiejszy nie boję się problemów, nie boję się życia, nie boję się niczego. Bo wiem, że w Bogu jestem bezpieczna, że życie z Bogiem może nie gwarantuje tego, że zawsze będzie świeciło słońce nade mną i zawsze będzie mi łatwo i przyjemnie, ale gwarantuje zwycięstwo i gwarantuje pokój wewnętrzny, gwarantuje radość, która jest stała we mnie. Zawsze jestem pełna pokoju, zawsze jestem pełna radości. Zawsze mam wiarę w to, że mój Bóg jest większy niż moje problemy i życie z Bogiem jest naprawdę cudowne. Dziękuję.